Istotne przy montażu jest, żeby umieć wybierać takie fragmenty ujęć, które sprawią, że świat przedstawiany będzie wiarygodny, ale przede wszystkim chodzi tutaj o wiarygodność postaci. To jest wybór odpowiednich fragmentów ujęć pod kątem ekspresji aktorskiej. Zdjęcia do filmu trwają około miesiąca, czasem dwa miesiące. Są kolejne dni zdjęciowe. A na ekranie mamy do czynienia z tą postacią przez dwie godziny. To musi być żywy człowiek. On musi od strony psychologicznej być spójny, wiarygodny, zrozumiały, jeśli chodzi o zachowania, motywacje, temperament i wszystkie te cechy osobowości. I to jest zadanie montażysty, żeby wybierać takie kwestie, takie gesty, taką ekspresję aktorską, żeby układało się to właśnie w spójny psychologicznie obraz postaci. I to jest jedna z tych rzeczy, które decydują o tym, czy film jest dobrze, czy źle montowany. Na ile postać jest interesująca i na ile jest odbierana jako prawdziwa. Montażysta, działając nieumiejętnie, może zniszczyć pracę aktora, ale też w drugą stronę montażysta może tej ekspresji aktorskiej dodać coś w rodzaju turbo doładowania. Bardzo ważny dla filmu, tak jak dla muzyki, jest rytm. Montażysta musi mieć wyczucie rytmu, bo cięcia montażowe tworzą rytm. Czy ujęcia zmieniają się często, są króciutkie i mamy sekwencje bardzo krótko ciętych, bardzo, bardzo taki ostry, dynamiczny rytm, czy posługujemy się dłuższymi ujęciami, zmiany następują wolniej. Cały czas, tak jak gdyby montażysta, tnąc materiał, zmieniając ujęcia, narzuca pewnego rodzaju rytm, ale to nie jest jedyny rytm w filmie. On musi współgrać z innymi ciągami rytmicznymi. Są rytmy wizualne, ruch kamery, elementy scenografii. Wyobraźcie sobie ujęcie, gdzie kamera jedzie wzdłuż ciągu kolumn albo wzdłuż alei, gdzie mija kolejne drzewa. To tworzy rytm wizualny. Czy ujęcie, w którym widać kołyszący się dzwon albo wahadło zegara. Montażysta, tnąc materiał, musi się wpisywać w te rytmy wizualne. Jeżeli będzie fałszował, jeżeli nie trafi w te rytmy, odbiorca odczuje je jako takie właśnie wybicie z rytmu. Tak jak w muzyce, jak gra na bębnie. Każde najdrobniejsze odejście od rytmu gry odbieramy bardzo silnie. Rytm towarzyszy nam wszędzie, począwszy od bicia serca, przez oddech, krok. Kiedy idziemy, to jest, w tym jest rytm. Kiedy mówimy, w tym jest rytm. Każdy z nas ma nasz wewnętrzny, osobisty rytm, ale też odbiera te wszystkie rytmy dookoła. Jesteśmy bardzo wyczuleni na zmianę rytmu. Montażysta musi panować nad tą pewną partyturą różnych rytmów w całości filmu. Do tego dochodzi dźwięk, muzyka, która również wnosi własne rytmy. I to wszystko musi być świadomie skomponowane. I też ważna rzecz to jest dla montażu umiejętność zmiany rytmu. Dlatego, że bez względu na to, jak dynamiczny byłby ten rytm wygrywany w filmie, to jeżeli on będzie stały, on będzie równy, widz bardzo szybko obojętnieje i przestaje reagować. Niejako usypiająco to działa. Obejrzyjcie pod tym kątem dowolną scenę z dowolnego, dobrego horroru. Spójrzcie na to, jak jest zbudowana ta scena pod kątem rytmów. Ale tak rozumianych szeroko, to są też rytmy wizualne, to jest rytm, w jakim porusza się postać, to jest rytm zmiany ujęć i jeżeli to dobrze zanalizujecie, zauważycie, że napięcie, które odczuwacie jako widzowie, że zbliżamy się do tego momentu, w którym coś się wydarzy, jest właśnie budowane przez świadomie zaplanowane, na przykład zagęszczanie rytmu, coś od takiego przebiegu jakby spokojne, wolne uderzenia w bęben, nagle zaczyna to trochę przyspieszać, robi się bardziej intensywne, aż do momentu kulminacji, która z reguły jest zbudowana tak, że nagle wszystko się zatrzymuje, tak? Nagle następuje taka muzyczna, duża pauza
I wtedy to właściwe uderzenie, ta eksplozja, na którą czekaliśmy. Sterowanie rytmem jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi do stopniowania napięcia, do budowania napięcia dramaturgicznego. Ale ważne jest, żeby pamiętać, że nie chodzi tylko i wyłącznie o taki powierzchniowy, bardzo wyraźnie widoczny rytm cięć montażowych. To chodzi o stworzenie takiej kompozycji, w której te różne przebiegi rytmiczne obecne w filmie są właściwie harmonijnie ze sobą zestawione.